Prosimy o zapoznanie się. Pani doktor już nie ma, nie? To czemu Państwo nie przyszli, jak była pani doktor? No spóźniliśmy się. Spóźniliśmy się. Nie wiemy, w jakiej godzinie. To są te śmieci, które pani doktor ostatnio nie chciała przyjmować. A to wy z panią doktor jeszcze rozmawiali, tak? Tak, tak. Oczywiście pani doktor nie chce z nami rozmawiać, bo pani doktor... A niech pani powie, ile można przytulić za takie dziecko? Jeżeli bym przyprowadził dziecko do takiego eksperymentu, ile można przytulić? Ale zarobić? Przytulić? No zarobić ile można. Ale na tym? Co zarobić? No na tym eksperymencie. Ale nie no, ma rodzice, eksperymentu. Nie ma eksperymentów, a to co wy robicie z tymi dziećmi tutaj? My nic nie robimy dzieci. To po co wy na oficjalnych stronach są informacje. Proszę panią, na dzieci tak? Szczepimy według kalendarza szczepień, nie według rozporządzenia. Ale szczepicie przecież dzieci, robicie eksperymenty na dzieciach poniżej 12 roku życia. Nie robimy eksperymentów. Robicie to ciekawe. Eksperymenty, bo są informacje na stronach internetowych. I ja naprawdę proszę ściągnięcia, bo to jest naruszenie mienia prywatnego. No, a ja się pytam, co się tutaj robi po prostu. A ja proszę o ściągnięcie tych... Dobrze, chodźmy. Na dobra, może jest szef tej placówki? To jest niszczenie mienia prywatnego. Dobrze, jest szef placówki może? Proszę? Czy szef placówki jest? To trzeba od przodu. Dobra, dzięki. Dobra, dziękujemy. Trzeba to ściągnąć, bo... Uwaga! W tej przychodni odbywają się... Eksperymenty medyczne na dzieciach poniżej 13 roku życia. Właśnie tutaj, w tym miejscu. Kto na to wydał zgodę? Czy prezydent Siemianowicz wie o tym? Uwaga, uwaga! Tutaj przeprowadzane są eksperymenty medyczne na dzieciach, na małych dzieciach od 6 miesiąca życia do 12 roku życia. Czy Państwo o tym wiecie? Ile wzięliście kasy w tej przychodni na przeprowadzenie tego eksperymentu medycznego? To jest 25 dzieci! Ile wzięliście za to kasy? Hańba! Masz dzieci? A wiecie, dlaczego powstał kodeks norymberski? On powstał po serii procesów lekarzy, zbrodniarzy hitlerowskich, tych wszystkich, którzy sądzeni byli w Norymberdze. Drugi punkt mówi, eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa. Niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków. Naprawdę trzeba kłuć te maluchy, żeby inni, którzy mogą się wyszczepić, jeżeli chcą, byli bezpieczni. Wstyd! 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 Dzieci to nie króliki doświadczalne! Ręce precz od naszych dzieci! 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 Punkt 5 kodeksu norymberskiego. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeżeli istnieją a priori powody, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała. Przecież wiecie, że są NOP-y po tych szczepionkach. Wiecie o tym, że są NOP-y u dorosłych, a wy szczepicie dzieci.
wiecie, że dzieci do drugiego roku życia, takie roczne dziecko, które dopiero stawia pierwsze kroki, dostaje szczepionkę w 10, 20 albo w 30 jednostkach. A potem co obserwujecie, co się stanie? Tak to robicie? Jak to się odbywa? Ile wzięliście za to kasy? Ile płacicie rodzicom? To nie są rodzice, którzy przyprowadzają tutaj dzieci do tego badania. Wstyd! Wstyd! Hańba! 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 Nie ma wam wstyd! Bądź lekarzem, nie zbrodniarzem! 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 Nagrałaś to, jak ona tego popchła? Bardzo dobrze. Przysięga Hipokratesa mówiła, że lekarz zobowiązuje się świadczyć pomoc bez konieczności zapłaty. Lekarz zobowiązuje się nie podać nikomu, nawet na wyraźne jego żądanie, śmiercionośnej trucizny. Jak się macie teraz tą przysięgą Hipokratesa? Wstyd! Wstyd! Po pierwsze nie szkodzić! Po pierwsze nie szkodzić! Po pierwsze nie szkodzić! Po pierwsze nie szkodzić! Po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić. Po